mamy też killera na oczach i oglądamy klauna z koraptem. Z koraptem, który blokuje najdalsze generatory, a jednocześnie prawdopodobnie wskazuje lokalizację serwerów i tych serwerów już tu może klaun zlokalizować ze względu na odlatujące ptaki i bardzo szybko Fenga tutaj przygotowana już ze Spindersem. Wydaje mi się, że Spinders to był pięknie. Loa dostaje tutaj hita na palecie razem z zrzuceniem i chyba nawet Feng nic nie będzie miał w dyspozycji. Niezwykle szybko zostaje tutaj powalona ta Feng. Właściwie bez żadnego, bez żadnej zwłoki. Insta dwa uderzenia, Chase nie był zbyt długi, nie mieli na bardzo unleashed, zamieniłem strony. Analizy za bardzo nie mieli nawet czasu, kiedy się rozkręci z tymi generatorami. Plus do tego dodamy biały huk ze skórszuka, który zregresuje największy gen o 20%. Widzimy, że te geny są przynajmniej na dwa splitowane. Po prawej widzieliśmy, tak, to Jake, tak? Jake, który tym razem do palety zdąży, ale czy to mindgame się uda? No i będzie na plecach znowu po palecie trafiony Jake. Loa ściągnięta, mamy dwie ranne osoby i próbuje teraz nad szakiem? Czy może do szaka zrzucić? Dokładnie tak, prosto na Dwighta. Ten przerzuca paletę i no powiedzmy, że marnuje paletę na szaku, albo odcina, może odcina klauna, to trochę go spowolni. Dzięki temu Dwight ma szansę dobiec do następnego rendera, nie myśląc o tym slowdownie, który dostał ładnie nad głową i pięknie Nightlab. No po prostu poezja oglądać, jak idealnie rozgrywa każdy praktycznie hit. Dosłownie można policzyć 15 sekund średnio między każdym uderzeniem i mamy drugi hookstage na Dwightie i drugi pain rest jednocześnie, czyli kolejne 25% chyba z tego szaka, tak? Czyli już mamy szak co chwilę kontrolowany. Nie widzieliśmy jeszcze Renato, który możliwe, że to on wyleczył właśnie Fengę. Nie, trafiony jest teraz Jake. To może Jake leczył Fengę? Nie wiemy. Oj, znowu na palecie nie udaje się Islainowi uniknąć tego noża od klauna, który zawsze perfekcyjnie jest po dobrej stronie, jakby czytał w myślach Survivorom. I ten już jest na skraju mapy, w dead zone. Nie ma szans. Jake znowu na ziemi. Zero generatorów zrobionych, a tymczasem ktoś failuje skillczeka na generatorze. I mamy co? Kolejne 25%, czyli już trzeci stack ze skórszuka i trzy haki, czyli 9 punktów dla Ascetic, a Unleashed wciąż bez jednego punkta. I butelka spowalniająca Renato, tego właśnie zastanawialiśmy się na jego pozycji. Jest on znaleziony na renderze. Czy tu będzie próba jakiegoś mindgame'owania? Jest slow rzucony, nie wiem czy nie miało być w planach zrzucenie przyspieszenia i po prostu doszło do mojej pomyłki. To Dwight, który jest ranny, musi uważać, odpala co prawda life'a, ale nie wiem czy dobiegnie gdzieś. Chyba już mamy po Dwightie, ten nie zdąży skonektować się z tą filler paletą, żeby odciąć klauna paletą. Nie, będzie musiał zostać powalony i to jest jego drugi hookstage. I wciąż nie mamy nawet dwóch punktów po stronie drużyny Unleashed, kompletnie przygwożeni do ściany. Za każdym razem, gdy ktoś zostaje ściągnięty, to od razu widzimy kolejną ofiarę, więc wieczna presja jest ze strony Ascetic, a Unleashed tak mocno pod tą presją jest przygnieciony, że nie potrafi dosłownie skręcić nawet jednego generatora i znów znaleziony scratch marki. To Jake w dead zone kolejnej. Ta ciężarówka nie jest dobra, mindgame'uje teraz przez okno, przecina i Jake już nie ma najmniejszych szans. W rogu mapy wywraca się w celu spowolnienia przeciwnika i znowu Jake'a mamy na genie, na haku. Drugi hook stage dla niego, już dwie osoby dają hook. Renato tymczasem ściąga Dwighta, poświęcając swoje zdrowie, oddając mu część swojego życia, żeby ten nie rozpadł się za szybko, albowiem jest już właśnie na dead zone hook, a Renato jeszcze nie wisiał, więc ten może pozwolić sobie, powiedzmy, że pozwolić sobie, to jest dużo powiedziane, na to, żeby jeszcze zawisnąć. Chciał mindgamować i tym razem pierwszą mamy porażkę tego 50-50 ze strony Nightlighta, który długo i tak nie potrzebował. Łapie Renato, który wolpie tam z powrotem. No i nieskutecznie, niestety, nieskutecznie Renato przegrywa w te 50-50 i na generatorze
będzie przewigrował czas, będzie wieszany. Co ciekawe, ten generator, który ma około 60, może 55%, nie eksploduje nam w wyniku białego kuka, co sugeruje, że gdzieś w oddali jest szansa, iż mamy mocno skręcony generator. Czy to był generator od Fengi, która bezpośrednio w twarz dostaje butelką, jest teraz odcięta, ona wbiega w róg mapy, szukając desperacko jakiegoś miejsca na obronę, jakiejś palety i może się uda do autobusu zdobyć, nie uda się, wpierw dostanie hita i ten autobus, który nam tutaj się zespawnił, to nie jest jego najlepsza wersja, ten wariant jest dość ryzykowny i łatwo czasami niektórymi killerami go rozegrać, jeśli wie co robi, dlatego Fenga odpuszcza tą lokalizację i biegnie dalej i w końcu udaje się skręcić. Pierwszy generator, pierwsze dwa punkty dla Unleashed, a Aesthetic no, może się czuć bezpiecznie, ponieważ Dwight goniony teraz, dwie osoby wciąż ranne. Teraz Dwight i Fenga w tym samym momencie gonieni, a na Renato wciąż nie ma ratunku i ten wchodzi w drugi hookstage za późno. Już sobie nie poradzili, Unleashed, żeby kolegę uratować i chyba dojdzie do śmiertelnego Raida, albowiem Jake'owi nie pozostało nic innego, jak zamienić się miejscem z tą różnicą, że Renato jest eliminowany, jak i Jake, tylko że właśnie mógł jeszcze nam powiesić ten Renato, tak? Może by to zrobiło jakąś presję na Nightlight'cie, skoro i tak skończyło się na eliminacji. No a tak to mamy Jake'a z głowy i Unleashed zaledwie z dwoma punktami. Czy uda im się coś jeszcze skręcić? Tu już więcej regresu nie będzie, bo Painless został w całości w 100% wykorzystany. Także Unleashed, no kłopoty spore. Jakie mają jeszcze opcje, żeby tutaj coś rozegrać? Zdobyć jak najwięcej punktów, co by healerowi ułatwić sobie grę. Renato, Dedon Hook, jedynie kto pozostał nam, to bodajże Fang, jeśli się dobrze nie mylę. Oj, piękny Deadheart, ale nie z tymi numerami na Clowna, ten sobie doskonale z tym Deadheartem poradził. Te okno, no, dało wystarczająco dużo czasu Nightlightowi, żeby zareagować i wyczekać i przewidzieć tego Deadhearta. Więc mamy kolejną eliminację i kolejne punkty dla Aesthetic, no Unleashed wciąż w tyle. Nadal nie widzimy perspektywy, gdzież tu by mógł być jakiś gen skręcony. Wszystkie te geny są kontrolowane i są robione częściowo, więc powoli do celu, ale czy to wystarczy im czasu, żeby zakręcić ten chociażby jeszcze jeden generator? No Fang musi kupić teraz z ile? 30-40 sekund czasu. Co by Dwight miał szansę coś dokręcić, bo tutaj bardzo kiepsko to wygląda. Fenga chyba wiele nie kupi. Próbuje uniknąć tego slowa, no i nie da rady, bo ten slow jednak jest bodajże wzmocniony zieloną butelką. I Dwight desperacko próba dokręcenia tego ostatniego generatora, gdyby tylko było może 5 sekund więcej, to ten gen byśmy ujrzeli prawdopodobnie skręcony. Jeszcze ostatnia nadzieja na to, żeby zrobić unbreakable'a na Fang. Czy ta będzie go posiadała? Trudno powiedzieć. Będzie podnoszona Fang, co może pozwolić Dwightowi skręcić generator, który Fang wcześniej robiła, bo on nie był kopnięty, więc jakby tam w linii prostej Dwight poleciał. Aj, kto wie? Kto wie, może na tym rogu właśnie Dwight zasiadł tam w rogu mapy i tam tego generatora będzie próbował dokręcić, którego Fang wcześniej zaczęła, bo Nightlight na razie niepewnie wyszukuje Dwighta, boi się, że ten mógł się zaczaić, ale jednocześnie ma na uwadze ten generator w rogu. Nie ma tutaj Dwighta, pomyślał o nim też, że może tam być próba dokręcenia tego, nie wyszło. Unleashed ma trochę inne plany, jeszcze nie wiemy jakie plany z haczem mogą spędzić na niczym, albowiem Dwight jest ranny, a chyba Nightlight też będzie przypuszczał, że taka strategia może być obrana i ten hatch raczej nie będzie zabrany ze względu na to, że on jest bardzo blisko tego hookstage'a i tu chyba po prostu już jest przygotowanie pod tego place'a. No chyba, że faktycznie ten Dwight gdzieś tam się nam szczaił, ale wciąż słychać, że ten generator nie jest za bardzo robiony. No i coraz mniej czasu, 30 sekund już minęło kolejne
20, zostało nam 3, 2, 1 i nie ma Fengi. Fengi nie będzie ściągana, więc będzie eliminowana, a Nightlight czeka już. I proszę bardzo, z tyłu mapy gdzieś tam Dwight jeszcze upatrzył miejsce na to, żeby skręcić generator, więc to są ważne punkty. Więcej generatorów niestety nie będzie, bo zamknięcie hatcha eliminuje możliwość tych... eliminuje możliwość otwierania tych... kończenia tych generatorów. No to więc tutaj pozostało tylko znaleźć Dwighta i go eliminować. Jest znaleziony Dwight w rogu mapy, który jeszcze zasmakuje na sam koniec Noeda od Clowna, więc ten speed, który dostaje Clown z Noeda, to trochę przyspieszył prawdopodobnie rozegranie tej lupy. Niemniej Ascetic tutaj jest w doskonałej pozycji, mając 4 kile na dwóch zrobionych generatorach, tak? 3 generatory do końca, więc 28 do 4, no i Unleashed niezbyt szczęśliwi po tej grze. No a Unleashed troszkę więcej musi się napracować. No a 3K chce wygrać, to musi zrobić 4K, zacznijmy od tego, to jest pierwsze zadanie. A po drugie musi to zrobić zanim Ascetic skręci 3 generatory. 2 generatory jeszcze dadzą możliwość remisu. No i tu widzimy ten start kompletnie inny niż w poprzednim meczu z zgoła odmienny, bo mamy już pierwszy pościg z paletą bez zranienia, gdzie wcześniej widzieliśmy to zranienie, było błyskawiczne i odrzuca wyzwanie Nightlighta. Będzie chciał gonić kogoś innego, wbija na Storma, który równie dobrze sobie poradził, bo od razu zrobi paletę, stunując Clowna i spowalniając go na dość trudnej lupie. I ta lupa wystarczy Winterowi, aby dobiegnąć do kolejnej palety. I ten biegnie trochę w innym kierunku na obrzeża mapy. Ładne kółeczko robi, czy to pozwoli mu dobiec do palety? Nie zdąży, więc to na pewno będzie hit. I mamy pierwsze zranienie, pierwsza krew za nami, Storm wciąż w pościgu. Nie będzie on odpuszczany, będzie on goniony. I ciekawa decyzja tak swoją drogą ze strony Atrykeya, który chyba nie do końca rozumie swojego win condition, mam wrażenie. Albo wiem. Oj, i piękny fake out na palecie, również na oknie, no pięknie, cudownie. Storm teraz tą lupę rozgrywa, kupując masakrycznie dużo czasu. Ile czasu kupuje? Wystarczająco dużo, bo ja coś czuję, że przy tym układzie mapy dokładnie tak, mamy jeden generator już zrobiony na plecach i Storm zdecydowanie zrobił to, co powinien zrobić, czyli kupił swojej drużynie tyle czasu, żeby ci mogli skręcić 2 generatory, tak? I Unleashed w tej sytuacji jedyne, co im pozostało, to granie o remis. I czy to się uda? O, jest jeszcze drobna szansa na remis, albowiem Painres spowalnia progres gena w szaku, plus do tego dodamy jeszcze popkę i już mamy jakieś tutaj szanse na to, aby przedłużyć tą grę, czego koniecznie potrzebuje drużyna Unleashed, bo jeszcze jeden gen pęknie i tu wszelkie szanse na zwycięstwo przepadną. To dlatego Atrykej musi się postarać, żeby jak najszybciej kogoś powalić, żeby stakować ten regres, którego posiada. Nie ma spowolnienia po uderzeniu. Czuje się pewnie, że będzie mógł go złapać. I tak, bardzo ładna butelka. Jest render, który Nightlight rozgrywa, dropując paletę. Niestety nie łapie. No i minimalnie za późno zdołali tutaj zawodnicy, zawodnik ale nie zdołał powalić Survivora i zaktywować kolejny regres, który będzie uderzony gdzie? Prawdopodobnie na szaku, tylko wciąż... Oj, nie, to nie był szak, to nie był szak, gdzie indziej nam eksplodowało, coś czuję. Ciekawy mind game. Ciekawe mind game, prawie się udało Renato tutaj odciąć, chyba nawet możliwe, że się udało Renato odciąć od możliwości ściągnięcia towarzysza. Tylko wciąż mamy popkę i Renato tu nie marnuje nawet milisekundy, wciąż na genie w trakcie lupowania się z Clownem i nadal na generatorze.
Tym razem już jest z tego generatora ściągnięty. Nightlightowi, oj, to uderzenie nie będzie siadało. I nawet ten kawałek sekundy jest wykorzystany do tego, żeby popchnąć ten generator troszkę dalej, minimalnie te cenne procenty i mamy ten trzeci generator. Tak, już w tym momencie wie ATK, że cała reszta jest tylko formalnością, więc tutaj nie będzie ugrane i jest tunelowany teraz Adam do Nightlight, który chyba będzie był, będzie wyeliminowany w celach, tak czy tak powiem, honorowych, żeby mieć przynajmniej ten 1K, bo coś czuje ATK, że więcej tutaj gry z jego strony nie będzie. Właśnie pęka czwarty generator i czy uda się złapać jeszcze jedną osobę? Może być to trudne ze względu na to, że ten szak wciąż stoi. On wciąż stoi, a Nightlight bezbłędnie rozgrywa nam tą lupę. Nie daje się zmindgamować i jeszcze jedno okno będzie, tymczasem pościg nam się kończy i ATK nawet nie jest w stanie triggerować Entity Blockera, bo nie jest w chase i teraz mindgamuje, ale Nightlight jak skała, niepokonany, twardy i wytrzymały tutaj na tej lupie, że po prostu każdy mindgame zostaje tak rozgrywany, że ATK wręcz traci cierpliwość, rozpada się i decyduje się, iż nie chce gonić rannego survivora, przerzuca się na kogoś zdrowego w innej lokacji. No, wojna psychologiczna tutaj też jest rozgrywana cały czas i ta została po raz kolejny wygrana od strony Aesthetic. Czy ten slow pozwoli spowolnić Adama Tapa? Nie, nie pozwoli. Nie trafił niestety tego slowa, co spowodowało, że jest fast vault od strony Storma i Storm po raz drugi będzie goniony. Natomiast nie wystarczy to, żeby powalić kogoś i chyba nawet nie będziemy mieli sytuacji jednej eliminacji. Chociaż Nightlight próbował otworzyć gate'a. Ten gate jest wciąż zamknięty. Teraz mamy te 50-50. Nie uda się. Będzie uderzenie na palecie. Przed paletą i stun. Oj, próbują tutaj teraz zawodnicy być pewni siebie i próbować przyjmować hity, ale to się może skończyć. Noet rozgrywany. W związku z tym pewnie będzie wypychany dwóch zawodników. Raz i dwa. No i został nam do podniesienia Vittorio, który nie będzie miał nawet tak naprawdę Deliverance'a, bo cała ekipa się już rozmywa i ucieka gate'ami, zostawiając Vittorio samego na pastwę losu. Więc Fasti, który raz chyba nawet nie był goniony przez całą grę, na sam koniec zostaje powalony i eliminowany automatycznie, dając Unleashed 7 punktów. Niewystarczające niestety 7 punktów. Oj, tutaj bez perków byli nawet uff, że tak powiem. Zero perków mają zawodnicy Aesthetic. No tak, dźwięku nie daliśmy. Już jest dźwięk, tak. Przechodzimy do gry, oglądamy Loa, który gra na killerze i popełnia tutaj taki ciekawy błąd, spadając z piwnicy po prostu, klasycznie, goniąc survivora. Ma fioletowadą do szybszego kopania palet i zobaczymy, czy coś z tego będzie. Zablokowane okno mam buzlem, które zdążyło się odblokować. No i teraz czeka nam Nightlight na palecie, którą będzie voltował tam i z powrotem, aby nie mógł jej killer za szybko kopnąć, używając swojej niewidki i fioletowego Adona. I teraz mamy Adama na kolejnej palecie. Będzie chciał teraz Loa mindgamować. Udało się odblokować. I czy to pozwoli złapać Adama? Ten biegnie dalej, a Aesthetic w międzyczasie skręca jeden generator. Skręca jeden generator i mają już dwa punkty bez pierwszej krwi, tak? Mają już nawet dwa punkty. Bambuzel jest grany. Nie było korupta, co pozwoliło właśnie Aesthetic świetnie się tu przygotować na mapie, żeby sobie rozłożyć tą presję idealnie. No i jak wygląda ta sytuacja z tym Nightlightem i Loa, którzy
próbują się tutaj w kotka i myszkę zabawić. No i gubi niestety Chase'a. Idealnie, idealnie Nightlight rozgrywa kolejną lupę, zmuszając killera do porzucenia tego Chase'a, stracenia technicznego Chase'a, co powoduje, że nie ma blasta. I już w tym miejscu prawie jest gotowy ten dead zone. Będzie za chwilę, dokładnie tak, będzie za chwilę gotowy. Tak, już więcej tutaj nie mamy za bardzo. Szak zrzucony, ta szubinca zrzucona i pozostał nam main. Main goniony, będzie rana. Na szubinicy słyszeliśmy kręcony generator. Czy ten generator będzie skręcony? Chyba tak, bo nie widzę tutaj za bardzo motywacji tego, żeby odpuszczać ten pościg. Jest paleta przy mainie i to pozwoli Nightlightowi przedłużyć po raz kolejny pościg i cierpliwy jak... Nie wiem, po prostu nie można tego wręcz opisać, jak dobrze te pościgi są rozgrywane i te 50-50, które można odnieść wrażenie dla Nightlighta, wcale nie są 50-50, on ma dokładnie 100% pewność tego, co robi, przychodzi na ratunek Renato. Czy zdaje sobie sprawę z tego, że tu już nic więcej nie ma? Oj, niedobrze, niedobrze, whiffuje atak, niestety trochę ten Loa ma później skończony ten pościg, nic by sobie tego życzył. Ale w końcu jest pierwsze powalenie po trzech naprawionych generatorach. Nie najlepiej to wygląda. Jest powieszony na białym haku. 25% to się z pewnością przyda. Do tego kopujemy Bugena, który aplikuje tym kopnięciem również Eruption. I jest też skillcheck sfailowany. Czy ktoś idzie uratować kolegę? To Nightlight, tak? To on ściąga. Został wyleczony przez kogoś, a to Renato jest goniony. Mamy czwarty generator, nieprawdopodobne. Jaka Aesthetic to robi, że potrafi... Jest bambuzel, czy on zostanie wykorzystany? Tak, z dodatkowym fast voltem, no ale Renato dobiega do maina i poddaje tego maina, myśli, że nie da rady złapać Renato na czas, żeby zaktywować Eruption na generatorze, który jest robiony przez Vittorio, a Vittorio jednocześnie przygotowany na szubienicę, bo on posiada balance landing. Więc tym balance landingiem kupi sobie tyle odległości, że będzie mógł dobiec do maina. I tu chyba Loa nie zdąży, bo musi wziąć pod uwagę właśnie jeszcze ten drop i okno. I świetnie Fasti też łączy i chainuje wszystkie możliwe rzeczy przed sobą. Chyba nie zdąży tej palety, czy będzie zdążyć? Zdąży i będzie nawet stun ze strony Vittorio, więc znowu mamy przedłużony pościg niepotrzebnie. Oj, ale popełniony teraz błąd jest, nie voltuje tej palety Vittorio, a może chciał, nie chciał być po drugiej stronie tego i wiedział, że zostanie prawdopodobnie uderzony. Bambuzel, próba odsłonięcia, fejkowania i teraz będzie chyba powalony Vittorio. Czy zdąży, zanim szubica zostanie skończona? Nie zdąży, bo Renato na ratunek to overdose przejmuje hita w ostatnim momencie. Tak, szubienica zostaje skończona. Gdyby to było uderzenie, to byśmy mieli Eruption na tym generatorze i Aesthetic by miało troszkę spowolnioną grę. A kto wie, czy nie byłoby nawet możliwości rozegrania tego na zasadzie przeciągnięcia i zeslagowania Aesthetica, żeby ci nie mogli skończyć kolejnego gena i robić może taktykę hit and run. No i teraz mamy Vittorio powalonego pod paletą i boi się go podnieść. Loa wie, że to się będzie wiązało z palet save'em, więc chce zmusić kogoś do tego, żeby ta paleta była rzucona i udaje się zmusić Nightlighta do porzucenia tej palety i otworzenie możliwości podniesienia Vittorio, ale nie zainteresowany jest czymś innym Loa. On chce gonić. No i właśnie tu mamy cudowny zresztą pokaz umiejętności i cierpliwości, jak i doświadczenia ze strony zawodników Aesthetic, gdzie oni wiedzą dokładnie kiedy i się ustawić, jak i w którym momencie wyczekać killera, żeby odciąć go i przedłużać te pościgi i robić każdy pościg niezwykle długi. Nieprawdopodobne to jest, jak to wygląda. Oj, niestety za późno i overdose zdąży voltować. Te okno teraz zostaje odcięte, ale już znowu teraz sztorm na ratunek. Już przygotowana cała drużyna. Renato teraz musi uważać, bo on jest w dead zone. Chowa teraz Loa swoją sylwetkę w cieniu, żeby złapać Renato. Ten voltuje tam i z powrotem, nie dając możliwość przewoltowania. I jest teraz Bambuzel wraz z Adonem. Oj, ale mógł przecież, nie ma palety na szaku, mógł odcinać już tam Renato w tym szaku.
Nie sądzę, żeby ktoś był w stanie przejąć. No i teraz zobaczymy, czy Aesthetic będzie chciało wyleczyć zawodników i przyjść szybko na ratunek. Na to ten jeszcze jest tutaj na tym pościgu. Dokładnie tak, udaje się. Jest Vittorio. Vittorio będzie przyjmował hita. Odcina znowu po raz kolejny zawodników od Renato. Ten jest przygotowany na to, żeby być po drugiej stronie Szaka, żeby chainować. Już jest Nightlight wyleczony. Teraz czy on zdąży zamienić tutaj się miejscem z Renato? Chyba nie. Już jest prawie na miejscu, ale jednak nie zdąży. Jest jednak Buckle Up i For The People Play. Teraz jeszcze szansa na to, żeby zbady blokować i wyczekać te 10 sekund. Czy uda się Renato powalić? Nie, nie uda się. I Aesthetic, perfekcyjna gra. 4 escape'y i zaledwie jeden hook stage po stronie Unleashed. I niestety koniec będzie tego meczu i tego spotkania.